Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a dziś widzimy się w drugiej fazie bossa Malenia w grze Elden Ring. No i tak, nie będę może dużo gadał. Wracamy do starcia z Malenią. I no, powiem wam szczerze, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem a dla was stało się bardzo dużo, dla mnie też. Przy czym dla was stało się to głównie dlatego, że tego nie widzieliście i muszę o tym wspomnieć. Jest to moja nie wiadomo, która już próba pokonania Maleni. I tak, do tej pory nie idzie to za dobrze. Chociaż druga faza już może nie zawsze, co częściej. Ale nadal, no, nie jest najlepiej. Jednakowoż, a jak powiedzieć, wyrobiłem sobie sposób walki z nią. No i nauczyłem się nowego zaklęcia przy pomocy delikatnej od czapki, którą dzisiaj nosimy. Konkretnie przetestowałem te muchy, które wywołują świetne krwawienie po prostu. Co, no nie okłamując się, ma szansę dobić Malenię. Tak, tak. Zrobiłem to, widzicie to. Na własnych oczach pokonałem Malenię. I teraz mogę wam powiedzieć, ile prób mi to zajęło. Licząc wszystkie, mam na kartce, to była 68 próba. Dear Mikala. No. Dearest Mikala, my brother. I'm sorry. I finally met my match. 68 prób. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ale tak, na swoją obronę mogę powiedzieć tylko tyle. Większość z tych prób była naprawdę dziwnymi strategiami, więc no. Zaraz opiszę wam je wszystkie, zanim oczywiście pójdziemy gdzieś dalej, bardziej czy coś. Bo udało się i co teraz w sumie? Bo tak jakby czegoś tutaj nie widzę. Co mam zrobić z tą igłą, bo ponoć coś po Malenie się z igłą robiło. No ale mniejsza. Z tym teraz, tak więc. Jeśli chodzi o wszystkie metody. Pierwszą, którą testowałem, są muchy. I one, powiem szczerze, właśnie sprawdziły się najlepiej. Nawet nie dlatego, że... tylko dlatego, że pokonaliśmy, ale ogólnie. Na wszystkich moich próbach to na muchach. Właśnie najczęściej z taką, w takiej konfiguracji z moim subowtórem dochodziło mi najdalej. No i udało się nawet teraz pokonać. A inną rzeczą, którą testowałem, było podejście typowo pod czarny płomień. Inaczej mówiąc, używałem tego miecza. Wtedy miałem dużo słabszą zbroję. I tak po prostu próbowałem jej tym czasowym obrażeniami zbić. Mnóstwo było takich prób, ale nie potrafiłem tym mieczem właśnie jej trafiać. Ani nic. I była też jeszcze jedna taktyka, którą próbowałem bardzo dużo razy. Z tego co patrzę, to 30 prób prawie było na tej taktyce, konkretnie 27. A jest to taktyka pod... jak to się nazywa? Pod tego oto przyzwańca. Jest to przyzwaniec, który... no, imituje tych zabójców całych dziwnych, których nie lubimy, co byli niewidzialni w jednej lokacji. I tak ogólnie mówiąc... Ma taki fajny atak, który powoduje, że zmniejsza życie i bardzo mocno schodzi życie bossowi przy okazji, poza tym, że ma zmniejszone maksymalnie. Zresztą znacie ten ruch. Na Malenie też to działało i to jest potężne. No i tam próbowałem głównie odciągać uwagę od niego. 27 prób. Żadna, poza trzema, nie dotarła do drugiej fazy. I były też zabawy. Bardzo dziwne, ale pod dwie katany. Przy czym drugą nie ulepszyłem za bardzo. To był mój błąd. Brałem Nagakibę i brałem Uchigatane. Ona była lodowa i próbowałem nakładać lód i, no, krwawienie i takimi efektami tam właśnie atakować Malenie i tak dalej. Nic po prostu nie dał rady. I teraz zwróć igłę z czystego złota. To o to chodziło chyba. Dobra. To o to chodziło, jeśli chodzi o tej Milcencie. Tak, zwróciliśmy i mamy dzięki temu igłę Mikeli. Oraz ponury kamień strasznego smoka. Tak. Zobaczmy, czym jest igła Mikeli, jeśli chodzi o opis. Bo jeśli nie chodzi o opis, a o działanie, no to oczywiście wiemy, co to robi. I no. To jest. Nie widzę tej igły.
nie ma tej igły po prostu. Ona nie jest w tej kategorii? Jest gdzie indziej, czy co? Czego poszukam? A, tutaj. Ale nie mogę tego użyć. Okiełznuje niegdyś przyjęto szału płomień. Nie mogę tego użyć. Ale mam ją. Jedna z igieł z czystego złota, który Mikaela stworzył, by uchronić się przed interwencją bogów zewnętrznych. Po przejęciu może okiełznać płomień szału, co pozwoli oszukać los i uniknąć zostania władcą szałowego płomienia. Ale igła nie jest jeszcze gotowa, więc można jej użyć tylko w sercu burzy poza czasem, która ponoć znajduje się w Farum Azula. Okej. To znacznie pomaga. I mnie trochę uspokaja jednocześnie. Teraz okazuje się, że w takim wypadku to nie było ostateczne starcie. W sensie nie czeka nas ostatni boss. Nie musimy wracać tam pod olbrzyma. A całe to starcie jeszcze nie jest końcem. No dobra, wracamy tylko do swojego standardowego ubioru. Odzyskujemy kosę na pierwszym miejscu. I zaraz pójdziemy zobaczyć. Czy w takim razie, bo w takim bądź razie jest nieprawidłowe. Ale tak, w takim razie pójdziemy, zobaczymy, powalczymy. I tak. Jej, czy coś. Przy okazji zdobyliśmy 480 tysięcy. Miałem ostatnio też 400 coś, co mogłem je powydawać, nie pomyślałem o tym. I tak, damy w zręczność. Potrzebujemy jej jak najwięcej, jeśli chcemy być skuteczni. Dobra, skoro się udało, zobaczę, co się nagrało. Tak, nagrało się na szczęście. A dostaliśmy też wspomnienia tej, jak to się nazywa? Maleni. Więc zaraz się tym zajmiemy. Chociaż samo serce burzy może nie oznaczać bossa, może to jednak faktycznie nie chodzi o to. Teraz myślałem, że to po bossie jest, że jakiegoś bossa trzeba pokonać, wrócić w miejsce, gdzie on był i tam potem tego użyć można. No cóż. Nie martw się, mój drogi, tak? Moc wizerunku. Moc wizerunku i malenia. I tu mamy jeszcze opis. Bella i malenia są dziećmi jednego boga. Należą więc do niebian, choć cierpieli od urodzenia. Pierwszy został przeklęty wiecznym dzieciństwem, a druga miała w sobie zgniliznę. Okej. Okay. I możemy zdobyć dzięki temu dłoń maleni, katanę, taniec ptaka wodnego. To jest spore obrażenia, ale ma też olbrzymie wymogi. I tak, ostrze wbudowane w protezę ręki maleni, dzięki poświęceniu jest odporny na zgniliznę. No i tutaj są właśnie takie pisy, a drugie też szkarłatna Eonia. Ręka Maleni, bogini zgnilizny, tworzy olbrzymi kwiat, który z krwi kwita i wybucha z zgnilizną. Za każdym razem, gdy zakwita szkarłatny kwiat, rozrasta się zgnilizna Maleni. Zakwitł już dwukrotnie, gdy zakwitnie po raz trzeci, stanie się ona prawdziwą boginią. Okej. Dobra. Mamy takie rzeczy i... Co chciałem w sumie? Spotkamy się ogólnie za chwilę, ja teraz nadal na wszelki wypadek, wszelki wielki, zrobię kopię zapisa. Gdyby naprawdę jednak okazało się, że to jest ostatni boss i muszę gdzieś szukać czegoś, żeby móc, jak to się nazywa? Żeby móc, usunąć tą. Brakuje mi słów teraz, halo, mózgu, pracuj. No, żeby móc usunąć płomienie, więc tak, ja zrobię kopię zapisa na wszelki wielki. I tak, jeszcze tylko muszę zaklęcia swoje odzyskać, nie pamiętam, co tam nosiłem, więc trochę to może zająć. Znaczy, dobrze, już pamiętam, więc nie będzie tak źle. Ostatnie miejsce w sumie, to miałem też tak niedawno dołączone, czym regenerację. To nie wiem, czy widzieliście, jak używałem, czy nie. Ale to też była jedna z strategii właśnie przeciwko Maleni, że zdecydowałem się brać regenerację, żeby ratować swojego kolegę. Ale tak, i
Dobra, a co ja tu dużo gadam? Spotkamy się po prostu, jak już będzie po wszystkim. No dobra, jesteśmy już tu. Na ostatniej prostej być może. Nawet bym bardzo tego chciał, jednak się nie chciał. I tak, jak mówię, mam kopię zapisu, więc jeśli okażesz się, drogi tutaj, czy czymkolwiek będziesz, chociaż podejrzewam, że to będzie ten Malikiet, czy coś tak, skoro dostaliśmy tutaj coś, co konturuje Malikieta, w teorii, podkreślam, nie wiem, jak to miałoby go kontrolować, i przy okazji działa to tak, dosłownie. Więc no, po prostu, tak, no, idźmy i tak zobaczymy co jak. Chociaż z drugiej strony ten Malikiet cały może być gdziekolwiek indziej. Po prostu tutaj jest ten finalny, bo samego nie znaleźliśmy. Tak czek, chodźmy. Dobra, co my tu mamy? Ktoś mi powie, czemu walczymy z klerykiem? Tym, który nas uczył rzucania kamieniami? Chyba, że on nie jest jedyny i może to jest jakiś inny. Po prostu może być ich kilku na tym świecie. No może tak być w sumie. Chociaż... Nie no... Tamten znikł i nagle tutaj spotykamy kolejnego. Nie, to nie może być przypadek. Wiecie co, teraz mam taką teorię. Gdybyśmy nie spotkali go, nie dali mu tego wszystkiego, to byśmy tutaj nie walczyli z nim. Byłby jakiś inny boss. Jestem tego prawie pewien. Chociaż mogę się mylić oczywiście, może się okazać, że to jednak... On tu by był zawsze, albo że to nawet nie jest ten sam. Tylko jakiś inny. Śmierci stań się mym orężem po raz kolejny. Au! Bił sobie to w rękę. Bolesne. Ale z drugiej strony też staje się coś innego. Okej, to jest niepokojące. Malikiet czarna klinga, czyli jednak. Dobra, czyli to nie był ten nasz tamten znajomy. Nie, to jest ktoś inny. Dobra. Czyli tamten kleryk, którego spotkaliśmy, nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. Dobra. Muszę być bardzo ostrożny, bo nie chcę tutaj zginąć. Ale chyba zginę. Patrz na to, jaki on jest tutaj agresywny i szybki. Dobra, straciłem wsparcie. Zostałem sam przeciwko niemu. Nie mam butelek. A to oznacza mniej więcej tyle, że już po mnie. Znaczy dobra, mam bestialską żywotność, która jeszcze może mnie trochę podratować. Dobra. Podoba mi się ta bitwa. Jest taka fajna. Ale dobra, skoro tutaj jest mowa tego przyszłej śmierci, czy tam... Jak to się tam nazywało, to... Wydaje mi się, że to jednak może być zakończenie.
Dobrze, że zrobiłem to tak, jak zrobiłem. A głównie wydaje mi się, że to może być zakończenie, bo... Przynajmniej tak kojarzę, bo podkreślam, mogę się mylić. Ale kojarzę, jakobym... jakoby moim celem było znalezienie tej przeszczonej śmierci według tej naszej towarzyszki, która niestety... No! Zdaniem Meliny. Tego to nie wiem. Nie. Proszę, nie. Nie wierzę. Nie wierzę, kim jest tym jołopem. Właśnie, przy okazji może spróbujmy tym razem trochę inaczej. Czyli tak, w taki sposób. Tym razem wezwiemy swojego kolegę. Miejmy nadzieję, przy okazji nie wpadając znowu w przepaść, nie tracąc tej garstki runów, która tam leżała. No ale tak... Najlepiej będzie, jeśli się nie zatrzymamy, tylko będziemy biec. Uciekać, szarżować, czy co tam trzeba. I teraz tak, dzwonimy po pomoc. Jemy butelkę. I... Nie dostajemy od kamienia, chciałem powiedzieć. Ale okej, w takim wypadku, jeśli to nie jest on, to oznacza, że tych kleryków bestii było więcej. I tak, to jest jedna rzecz, a druga, klerkiem bestii też był, też jest ten... Jak mu tam? No, Malkiet. Tym duchownym, nie tyle co klerkiem, no ale wiadomo, o co chodzi, więc tak. W ogóle tak, 233, a tutaj 296, okej. Kosa nie jest dobrym wyborem przeciwko niemu. Teraz już to wiem, ale no, na przyszłość. Chociaż ta włócznia też nie jest idealna. Pod żadnym względem. A jego ataki też teraz tak w sumie zauważyłem, nie są w pełni fizyczne, bo przechodzą przez tarczę. Znaczy też może być tak, że przechodzą przez tarczę przez jego rozmiar. Okej. Nie wziąłem jednak tej regeneracji, bo już nie byłem pewien właśnie, czy mam ze sobą to moje fajne zaklęcie regeneracyjne, czy nie. Okej, scena zmienia się ponownie. No i teraz chciałbym wiedzieć, jak użyć tego prawidłowo przeciwko niemu. Bo jeśli mam być z wami tutaj prawdziwie szczery, to nie mam totalnie pojęcia, kiedy mogę tego użyć i jak tego użyć. A co za tym idzie, jak go pokonać? Po prostu nie mam pojęcia. Okej, zginę teraz. Ale tak, widziałem to. Odbiłem jakimś tym jego atak. Więc tak, warto o tym pamiętać. I okej, skoro te bronie nie działają najlepiej, w sensie, no dobra, włócznie działa jakoś tam, ale może nie są najskuteczniejsze, to chyba pora wrócić do jeszcze innej broni, która może być skuteczniejsza trochę? Może? Zaraz zobaczymy. Fajnie by było, gdyby była skuteczniejsza. Oczywiście nie musi być, bo jak wiadomo, nie znamy właściwości tych bossów. To jest w ogóle ciekawe, bo tutaj akurat mogę powiedzieć na przykład Dark Soulsów. Ja rozumiem, powiedzmy, jak to się nazywa, żeby napisać na wiki, akurat będzie odnośnie wiki bodajże do jedynki, że coś jest, nie wiem, podatne na coś, bo to widać, że po prostu otrzymuje więcej obrażeń. Rozumiem, że można napisać, jest odporny na to, bo otrzymuje najmniej, dajmy na to, ze wszystkich typów innych. Od tego akurat. Ale jak można poznać konkretne wartości? Nie, okej, dobra. Okej. Straciłem kumpla, więc już jestem na przegranej pozycji. To jest pierwsza sprawa, a druga, katana jednak jest mniej skuteczna niż... jak to się nazywa? No, brakuje mi teraz słów.
to chciałem. A tak, tak, tak. Ta włóczynia jest skuteczniejsza, więc chyba do niej wrócę. I dla siebie, i dla mojego klona. I dobra, żeby trochę oszczędzić czasu, to idę tam i spotkamy się może już jak kleryk zmieni się w Melketa. Dobra, mamy Melketa. I teraz tylko... Nie da się trafić za często. I dobić dziada. Okej, dobra. A, i żeby było jasne. Jak na razie, podkreślam, jak na razie, bo nie jestem w stanie zagwarantować za cały odcinek. Ale w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, mogę wam powiedzieć, że nie przegapiliście żadnego na pewno podejścia. Dosłownie jak powiedziałem, że zaraz wrócę, jak tylko dojdziemy do Melketa. Dotarłem do Melketa i oto jesteśmy. Więc tak. Po prostu... Malenia jest trudniejsza znacznie od Melketa. Teraz jestem tego pewien. Więc dobra. Okej, to będzie ta eksplozja. Niebezpieczna. Noż! A było tak blisko. Ale dobra. Jeszcze raz. Ja czuję, że my go pokonamy. O, w ogóle te błyskawice dużo biją. Chyba będę musiał się bawić bardziej potem tam w unikanie i rzucanie błyskawicą. Dobra, jest Melket. Teraz trzeba być bardzo ostrożnym. I mam jedną teorię jeszcze. Jego miecz czasami błyszczy na złoto. A co jeśli wtedy możemy właśnie go skontrować tym przedmiotem specjalnym? I tylko wtedy, dajmy na to. Wiecie, to jest tylko moja teoria, więc nie przykładajcie do niej jakiejś wielkiej wagi. Ale tak, co jeśli to tak właśnie jest? Bardzo możliwe. Jednak nadal wolę zachować dystans, ostrożność i można nawet się w to nie bawić. Bo znacznie łatwiej jest po prostu ciskać tymi błyskawicami w niego. Niż próbować znaleźć okienko na kontrę. Mamy to. Pokonany. No a taka jest kara za to, że udajesz jedynego prawdziwego duchownego. Garang, czy jakby tam było. Wizerunek czarnej klingi. Okej, mamy to. Nie. Więc to jest twoja kara za to, że udajesz kogoś, kim nie jesteś. Zostałeś pokonany. I to w 23 minucie odcinka, to ciekawe. Bardzo szybko nam to dzisiaj idzie. Dobra. Oczywiście wiem, że mogłoby to być trochę dłużej, gdybym nie wycinał pierwszej fazy jego, ale... To nadal nie było aż tak wiele i uwaga, uwaga, uwaga. Okej. Dotkliśmy tego. Podpaliło się i to w tym takim czarnym płomieniu i... Czyżby to już był koniec, bo... Bardzo możliwe, że to już koniec. Chyba tak, chyba mamy zakończenie. And the lands between are shrouded by death's dark fate. Tak, chyba mamy zakończenie. I zaraz napisy końcowe, czyżby? Czyżby?
Okej, okay, czyli jednak nie. Jednak coś jeszcze tutaj będzie. Okej. Okay. Leyndell, stolica popiołów. Stolica popiołów, okej, okay, czyli... Niszczyliśmy to miasto. Całe spopielałe. A, dobra, w takim wypadku katakumby, a katedral, nie, nie, to nie to, a... Albo mnie się wydaje, albo... Niektóre... Okej, nie tyle co niektóre. Wszystkie... Wprost podkreślam, wszystkie... Miejsce łaski w Leyndell nam znikły. Tylko te podziemne zostały. Ale te podziemne to... Nie, już nie interesują. Trzy kropki. Patrz, złote drzewo nadal stoi. Wysokie, nieugięte. Obojętne na pożogę płomienia upadku. A więc nadal jesteśmy złotymi. Oj, ze smutkiem stwierdzam, że już nie. Jesteście złotymi. Ani nic z tego typu. Aha. Dobra. Dobra, zanim coś jeszcze tutaj widzę, padek, który prowadzi do miejsca, chyba nawet wiem jakiego, więc pozwólcie go sprawdzimy. Chcę sprawdzić, co tam leży, bo widziałem znajdźkę, więc tak, obym nie umarł. Dobra, kot wystarczył. Kot zaplątany we własny ogon, oczywiście, bo jakby inaczej. Teraz tutaj wrzuci nas to w jakąś inną komnatę? Nie, 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 po prostu tak. Precyzyjnie gwiezdny kluczu, nie chcę tego powtarzać. 20 razy... Jesteśmy. A znajdźką tą wielką, wspaniałą jest... Medalion z bursztynem w szkarłatnym plus 2. Jakby to ci powiedzieć, gro... Nie chcę tego. Nie potrzebuję tego. Ale i tak dzięki, że mi to dałaś. Dobra. Dobra. A więc stolica popiołów. Zobaczymy, co w takim razie przed nami. Ale teraz, teraz, w tym oto momencie, jestem w stanie wam przytoczyć jedną teorię. Nie wiem, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Ale skoro coś takiego miał taki wielki klimat i jeszcze zakończenia nie było, to zakończenie będzie pewnie, gdy wkroczymy do tego drzewa całego. Więc... Jeśli tak też będzie, to będziemy, to mamy jeszcze trochę czasu. Niemniej jednak będę starał się robić tak często kopię zapisów na wszelki wielki wypadek, bo nie chcę potem płakać, że nie zrobiłem. Będę musiał przez to pokonywać Malketa i kogoś ewentualnie jeszcze ponownie. Ale no. Nie będę też teraz tak spamił co 5 kroków, więc tak powiedzmy, że jak znajdziemy kolejnego bossa, to wtedy... A jak to się nazywa? Wtedy zrobię to. Wszystko, ale właśnie, zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Pokonaliśmy malenie. Odcień bliźniaczej służki można kupić nowe przedmioty. Miło, miło. Od razu to zobaczymy. Ale zanim to, co jeszcze... O kurczę, chciałem powiedzieć o tym, że malenie można... że malenie pokonałem, ale już chyba za późno. Cień bliźniaczej służki, jakieś nowe przedmioty. Dawaj tam, co to było? Pokażcie. Boskie fortyfikacje władcy. Wezmę to. Mamy zwąkowa niczego. Okej. Okay. Co dalej? Dołem ktoś nadal tu siedzi. Deonocz, kto to tam był, już nie ma. Nie ma w tym miejscu. Więc trzeba będzie go poszukać gdzie indziej. Tak, a tutaj... Czy coś się tu zmieniło? Nie zapowiada się przynajmniej w tym miejscu, więc na razie się tym nie będę przejmował. I teraz tak. Z tobą zaraz... O nie, dobra, nawet teraz już pogadajmy od razu. Okej. Okay. Jakby nigdy nic się nie zmieniło dla niej. Okej. Okay. Teraz on.
blacksmith. Now, let's go smithing. Who are you? Oh, now. Nie pamięta nas. Pamięta niczego. Why is the round table burning? Why does that girl weep for me? Co pamięta? Bardzo to smutne. Ale jeszcze smutniejsze jest to, że zapomniałem przekazać informację o Maleni, więc... Jeśli dało się je przekazać, to niestety nie odkryjemy, co to miało powiedzmy ukryć. I see. Nie przydarzyło Hawgowi. So it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out, old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe... It's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. I'd like to return the kindness in whatever small way I can. Please, become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika. Marika? Okej. Dobra, w takim razie chyba wiem, co będzie ostatecznym starciem, ostatecznym bossem. Ona już nie żyje. I przy okazji coś jeszcze tutaj takiego... Chciałem sprawdzić. Hełm Maleni, tak. No i jeszcze tej Maliketa. Hej, o. Przy okazji jeszcze coś takiego. Broja Lorety. Ciekawe, ona nie była nikim aż takim moim zdaniem ważnym. Ale dobra, z drugiej strony są tutaj też nagolniki innych minibossów. No jeśli chodzi o samego Maliketa. Czarnoostrze Maliketa. Który niegdyś krył w sobie moc runu śmierci. Smutny dzień dawnej świetności. Po tym jak fragment śmierci został skradziony tej pamiętnej nocy, Maliket zamknął ostrze we własnym ciele, tak aby nikt nie mógł już nigdy zarbować śmierci. Okej. Okay. Tutaj mamy... ostrze. Moc czerpana z oblicza Malketa. Osoba rzucająca tworzy iluzoryczne czarne ostrze. Następnie skacze do przodu i wykonuje wirujące cięcie, które wytwarza fale światła. Następnie może wykonać kolejny atak. To ostrze posiadało kiedyś moc przeznaczonej śmierci. Poza zadawaniem obrażeń zmniejsza maksymalne punkty życia wroga. Przez bardzo krótki czas dalej odbieram punkty życia. Inkantacja albo miecz. Inkantacja. Ale zanim inkantacja, to jeszcze opis. Maliket był bestią cienia, oddaną swojej niebiańce. Jedynym, czego Marika potrzebowała od swego cienia, było naczynie do zamknięcia przeznaczonej śmierci. A i tak go zdradziła. Co? Zdradziła? Okej. To biorę to. Jeśli chodzi o kwiat Maleni, to nie wiem, czy wolę kwiat, czy katanę, więc jeszcze tego nie ruszam. Ale tak, zaraz zobaczymy sobie, gdzie to zaklęcie, nie to jełopie. I ile miejsc wymaga. Ewentualnie usuniemy to, bo i tak nie będę raczej tego używał. Wymaga mniej niż te jedyńskie gwiazdy i ogólnie jest tańsze. I zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Ale tak, teraz wracamy tutaj znowu. Co mnie skłoniło do tego, żeby się tam cofnąć?
bo trochę nie pamiętam. Coś było takiego wyjątkowego, co mi powiedziało, słuchaj, no gościu, lepiej się wróć? Nie wiem, ale zobaczmy, co to jest. Okej, czyli takie dwa ciosy. Fajne, podoba mi się. Fajne, podoba mi się, tak jak już powtarzam. I dobra. Idziemy. Powiedz, nie przejmujmy się tym wszystkim i po prostu przed siebie. Nadal myślę, co mnie tam przekonało, żeby tam pójść. Po co ja tam lazłem? Co takiego tam było? Bo coś na pewno musiałem tam takiego dostrzec, zobaczyć, przemyśleć. Musiał być jakiś po prostu powód najprościej w świecie, żebym tam chciał leźć. Tak dziwnie się z tym czuję, że nie pamiętam. Normalnie jak ten nasz kowal. Ale trudno się mówi. Może sobie przypomnę za jakiś czas. Póki co zapalamy lampkę i... Czy można to na koniu? Nie wiadomo, czemu nie można. Ej, czyli będę musiał samemu znaleźć jakieś przejście w tym miejscu, które w sumie czy ma jakieś większe znaczenie? Chyba ma, skoro nas tu przysłali. I dobra. Można się tu wspiąć, by dostać się gdzieś, więc... Może coś znalazłem, może coś odkryłem. No i tak... Nasz cel w takim wypadku to będzie zabić Marika. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, jesteśmy teraz tutaj w takim wypadku już na murach. Chyba było tu kiedyś miejsce łaski. Tak mi się przynajmniej kojarzy, wydaje, czy coś. Ale chyba nie ma. No trudno się mówi. Dobra, teraz... Albo mi się wydaje, albo to kiedyś było takie drzewo i gałęzie, które pozwalały nam tam dojść. Jak się nazywa? No... Tam wyżej. Ale teraz tego nie ma. Więc trzeba szukać jakiegoś innego przejścia. W sumie też, wybacz, tak mało teraz zacząłem mówić czy coś, milczeć bardziej niż zwykle, ale... W tym świecie też sam myślę, co tu się dzieje, przetwarzam to na swój dziwny, pokręcony sposób i... Jeśli mam być szczery, jeśli nie mam udawać... Po prostu... Momentami nie wiem też, co miałbym powiedzieć. W takiej sytuacji. Może mi po prostu już zmęczył ten odcinek przez ilość wrażeń, czy coś. Ciężko mi to ocenić. Wiem tylko, że mam tutaj kolejnego gargulca, którego można pokonać. Ale chyba się tym nie będę póki co przejmował, zajmował nic. I chociaż podejrzewam, że jak najbardziej może jakąś fajną nagrodę kryć, tak po prostu ucieknę. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Po prostu idźmy dalej, szukajmy. Ej, być może kończmy tą grę. Nawet bym się nie zdziwił, gdybyśmy teraz musieli po prostu znaleźć dojście do tego drzewa. To byłoby ostatnie nasze wyzwanie, po czym... No, oczywiście ostatnie wyzwanie przed Mariką. A teraz już przynajmniej jestem pewien, jakiego to boga miałbym niby unicestwić. I tak, jak tam obrażenia? 500 tylko. No i dobra, zginąłem przez mojego pota. Ale tak, nawet run mniej dużo malikat dał niż malenia. To teraz tym razem już bez takich głupot jak atakowanie kogoś, kogo... Czy tam atakowania, potem unikanie, po to, żeby zwiedzać coś, idziemy jeszcze raz. I no, szukajmy czegokolwiek tam trzeba szukać. Szukajmy. Zdobądźmy, co trzeba zdobyć. Przejdźmy tę grę. Albo chociaż odkryjmy jakieś nowe sekrety tego wszystkiego. Bo nie ukrywam, jakkolwiek uwielbiam Elden Ringa, tak... To jest moje lamienie, moje częste, nagłe przerwy i tak dalej. Ale trochę się to już przedłużyło.
I tak wypadałoby naprawdę się tego podjąć do końca. Te miejsca wszystkie w ogóle wyglądają bardzo znajomo. Chciałem powiedzieć, że nie wiem pod jakim względem, ale teraz już wiem. Tak. Uczony Kleindel. Siedział w tym miejscu, siedział zepsuty gargulec. Tu było pełno tych takich małych, trąbiących. Ścianie niżej było też windą, pamiętam, z której potem skakałem. Bo okazało się, że mogę skoczyć bez zatrzymania obrażeń. Jak ona była na dole. To jest to miejsce. Wszystko pokryte popiołem, zniszczone. Dosyć smutne to. Ale musieliśmy to zrobić, najwidoczniej. Nie było innego wyjścia. Jeszcze tak, jak jesteśmy przy tej włóczni. Tam wyżej jest ten balkon, na który byśmy się chcieli jakoś dostać. Stąd chyba nie znajdziemy tego przejścia. Chociaż nie, jest. Jest chyba to, czego szukałem. A przynajmniej taka, tak mi się wydaje, taka jest moja teoria. Aha, tu jest drzewko, tu jest ta dwójka, tamto. Tak, jesteśmy tu, gdzie chciałem. Przy tej windzie. Gdzieś też był ten posąg chyba ostatnio. Ten cały z dziwną zagadką. Chyba. Idziemy. Okej, dobra. Czyli już wiem, gdzie jest Gideon. I knew you'd come to stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we continue to struggle unto eternity. Okej. Nie wiem, co on zrobił, ale tak. Giń, po prostu. Okej. Powiedziałem się różnych rzeczy, ale nie tego, że on będzie naszym wrogiem. Pocąg Mariki. Okej, czyli tu był jakiś bliższy teleport, czy coś. I dobra, teraz naszym wyzwaniem będzie pokonać jego. Piołów, tak. A, tutaj, dobra, to super, to nawet nie będziemy musieli się męczyć. No ale ze wszystkich osób i postaci. Ze wszystkiego, co mogło być, naprawdę jego się najmniej spodziewałem. Dobra, czyli to będzie tak wyglądało, że on dosłownie będzie spamił, a ja nic nie mogę zrobić. No ciężko będzie. Jeśli jesteśmy postacią walczącą wręcz. A niestety jesteśmy. Chociaż chwila, nie sprawdzimy jeszcze najważniejsze rzeczy. Bo możliwe, że walka będzie nawet bardziej niż na naszą korzyść, jeśli tylko będę mógł wezwać swojego kolegę. Aha, i uwaga, czy można, bo nie zwróciłem tu uwagi. A no można, oj, nawet nie wiesz, jak sobie przeklapałeś teraz. Że chcesz stanąć do walki ze mną. Po prostu mój klon zajmie się rozpraszaniem ciebie, a ja przy pomocy runu śmierci cię unicestwię. Tam przy pomocy runu śmierci, no wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to zaklęcie, które imituje broń Maliketa i moc runu śmierci. A, w malenie się bawimy. Okej. Niech i ci będzie. Znowu? Okej, chcesz, to się baw. Okej, czyli można nałożyć przez to zgniliznę. Chwila, czy ja to dobrze widziałem? Ja włócznie go unicestwiała od razu. Nie.
cannot kill a god. Wygraliśmy. Dostaliśmy za to całą jego zbroję. I jakąś jeszcze inną rzecz. Co ciekawe, nie była achievementa. Dobra. Berło Wszechwiedzącego. Takie coś. Okej. Okej. Dobra. Teraz jeszcze zobaczymy opis jego koszuli, która jest nie najładniejsza, ale też nie najbrzydsza. Dobra. Zapomniałem o zgniliźnie. Oczywiście. Oczywiście, że zapomniałem o zgniliźnie. Takim lemistym akcentem w sumie... Tak. Ja pójdę odzyskać to, co tam leżało. A w następnym idziemy już stanąć pod drzewem. Jednak na ten moment to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Tak. Do zobaczenia już niebawem w prawdopodobnie zakończeniu gry Elden Ring. No więc trzymajcie się. Hej, hej.